Widzieliście kiedyś bar w kościele? Tak jest, można kupić alkohol. Czyli co? Padło pizza. Na pizzerię. Pizza. Dzisiaj pizzeria Jamie Oliver's. Zobaczymy, będziemy pierwszy raz w tej pizzerii. Ciekawe, co dzisiaj zjemy. Właśnie doszła pizza. Bardzo italiańska. Bardziej italiańska niż spodziewałem. Życzę nam smacznego. Ja też sobie życzę smacznego, tobie również życzę smacznego i zabieramy się do konsumpcji. Cześć! Kolejny dzień vloga, tym razem jesteśmy w Hadze. Przyjechaliśmy tutaj załatwić jedną ważną rzecz i przy okazji postanowiliśmy, że zwiedzimy trochę miasto, ponieważ nie mieliśmy w sumie nigdy okazji, aby to zrobić. Naszą podróż zaczynamy, może nie, że zaczynamy, ale po załatwieniu tej jednej sprawy zaczynamy od jedzenia, bo jesteśmy strasznie głodni, jedliśmy od rana i całe szczęście trafiliśmy na chińską dzielnicę, tak? Tak. Jesteśmy w chińskiej dzielnicy w Hadze i weszliśmy do pierwszej lepszej restauracji i będziemy jeść ciekawe jedzonko na przystawkę. Co jemy na przystawkę? Wegetariańską lumpię. Czyli warzywa z makaronem zawinięte w ryżowy... papier ryżowy, tak? Tak. Papier ryżowy. Właśnie wjechało nasze drugie danie. Czyli zupa. I pani nam powiedziała, że szef kuchni robi to wszystko własnoręcznie, nawet makaron, więc nie jest odgrzewane. Tylko przeraża mnie ilość tej zupy, bo jest jej naprawdę pełno. Będziemy siedzieć tak długo, aż zjemy. Wygląda naprawdę apetycznie. Agata, jej ulubione hobby? Tam był taki różowy, też z takim zakrytkiem. Ale po co ci ten kubek? Ponieważ lubię różne dzi... O! Z kitłakami, a to są stópki kitłaków. Jagonki, zobacz, one się kochają. Ten czy różowy? Nie, dzisiaj nie kupujesz kubka. Czekaj, bo tu są jeszcze z pandami. Zadowolona? Tak. Zadowolona, ale nie chce mi kupić tego kubka. Jesteśmy już w domu. Przystąpimy teraz do testu wszystkich słodyczy, które kupiliśmy na Chinatown. Jak widzieliście w pociągu, próbowaliśmy już cukierki, które Agata otwierała z rozmachem na cały pociąg. Cukierki jak cukierki, przypominały mi trochę raka, tylko że pod koniec były gumiaste. Drugą rzeczą, którą kupiliśmy, są to takie paluszki. Są to takie paluszki polane taką borówkową... polewą. Jagodową polewą. Zaraz... O, są jedne. Przypomina mi to trochę zimnego ognia. Dwa na 10. Nie, ciekawe.
Drugim przysmakiem są pałeczki. No, to jeszcze takie względne, nie? Dobre. Dobre? Mhm. Ile? Ocena? Dobre, ale chyba te fioletowe były lepsze. To ja jem te, a ty jesz dzisiaj wieczorem te blueberry. Spoko. I na koniec będziemy testować sake Sayuri. Z tego miejsca będziemy się z wami żegnać, oddajemy się słodyczowej rozkoszy i zapraszamy was do następnego materiału. Cześć!